Najpierw żeśmy należeli do Polwicy, gmina Polwica. To było chyba 77 roku, tak. A pani od samego początku w tym zespole? Ja w 78 przyszłam. A po co pani poszła do tego zespołu? No bo kocham taniec, śpiew. Byłam młoda jeszcze. I chciała pani, tam, tak? Jesteś młoda, chciała? Dalej chciała jestem, pani tak sobie iść? Nie lepiej za chłopakami się nie, rozglądać? No nie, ja miałam syna małego znalazła. I aha. Tego. I udzielałam się sporo. Lubiłam po prostu śpiewać. Mhm. Tańczyć, a zwłaszcza taniec mnie. Czyli historię zespołu to ma pani w małym paluszku, można powiedzieć. No tak można powiedzieć. Siostra tutaj tańczyła, ja przyniosłam dokumenty jej, bo tylko tak mogłam ją spotkać i zostałam. A że lubię i śpiewam. A ile już pani w tym zespole? No rok. Rok. Dopiero rok. Ach, wie pani, kiedyś ten początek musi zaistnieć. No. Pewnie, że tak. I lubi pani te ludowe? No, lubię, inaczej by nie zostało. A pani jak długo w zespole? 25 lat. A co panią do tego zespołu zachęciło, skłoniło? Koleżanka mówiła, że ja oczywiście kocham tańczyć, śpiewać. I poznałam męża po nim. I poznałam męża, a tak, no, ale to dopiero później. No udało ci się tyle razy. Po 15 latach. Po 15 latach. Wesoło jest. Do dziś. A pan taki sufler, niech pan powie, co, czy żonę pan poznał w tym zespole? Proszę pana, ja to raczej przyszliśmy razem z żoną do zespołu, z tym, że koleżanka nas zwerbowała, mnie najpierw, ale później zaczęła żona ze mną jeździć również na te różne występy do różnych miejscowości. No i podejrzewam, że to była nie zazdrość, proszę nie podpowiadać, tylko to było to, że tamta pani, która mnie zwerbowała, przestała troszeczkę tak tańczyć, bo jakieś problemy miała z nogą i też. Podejrzewam, że taka to była sytuacja. A może ja skończę, bo jestem drugą połową i, tego pana. Tak. Zwerbowałem żonę. A to pani jest żona tego pana. Powiem, jaka była prawda. A więc, 18 lat temu koleżanka nasza wspólna, rzeczywiście z tego powodu, że zawsze brakowało mężczyzn w zespole, szukała partnera i zaprosiła mojego męża do zespołu. Mnie się wtedy wydawało, że jestem trochę za młoda. Wtedy tylko do zespołu i chodziłam po prostu jako osoba towarzysząca, na występy jeździłam, aż w końcu dziewczyny się zdenerwowały i powiedziały, że nie ma tak to tamto, tylko trzeba albo tańczyć, albo przestać jeździć. Nie miałam wyjścia i dlatego przyszłam i bardzo się cieszę. Yeah.
już tutaj grał wcześniej i gra nadal na kontrabasie. I też tak sobie jeździłam na wycieczki, a potem wstąpiłam do zespołu, żeby tak sobie nie jeździć. A te wycieczki, które najbardziej pani się utrwaliły w pamięci? No na pewno różnego rodzaju dożynki, bo zespół bardzo często występuje na dożynkach i lokalnych i dalej. I nawet w Spale był na dożynkach ogólnopolskich, chyba kilka razy. No więc wycieczek było dużo różnych. Warszawa. No mówiliśmy, Toruń był piękny, przegląd w Toruniu był piękny przegląd zespołów folklorystycznych, międzynarodowy. To chyba taki najbardziej dla mnie zapamiętałam, tak, mało że prestiżowy, wiele zespołów z zagranicy, no i piękny przemarsz przez rynek Torunia, także przez było pięknie, właśnie. Po prostu pięknie. No i zespoły były z całej Europy. Tak, Toruń został. Proszę bardzo. No ja jestem takim młodym nabytkiem w zespole, bo ze stażem 4-letnim, no oczywiście wciągnęła mnie tutaj atmosfera. Wspaniałe stroje, oczywiście wyjazdy, no ale przede wszystkim życzliwość koleżanek i kolegów. Naprawdę można liczyć w każdej sytuacji na ich pomoc. Mm-hmm. Czy pani to potwierdza? Potwierdzam jak najbardziej. Również jestem dopiero 4 lata w zespole. Przyszliśmy tutaj razem z mężem. No do zespołu... Nie ukrywam, w zespole tańczyła koleżanki i mama wiele lat. Często ją widywałam właśnie w tych strojach kolorowych, idąca na spotkanie, na jadąca w trasę. Zawsze mi się wydawało, że trzeba po prostu mieć jakieś predyspozycje głosowe. Pani Marysia Kołodziej, którą bardzo pozdrawiam. Dokładnie, pani Marysia Kołodziej, która już nie tańczy z Marcinkowic. Z wieloletnim stażem. I po prostu zawsze mnie to fascynowało, te stroje, żeśmy oglądali u koleżanki w domu. Uważałam, że no nie trzeba, po prostu trzeba przejść jakiś casting, żeby się tutaj dostać. No i niestety kolega kiedyś przy spotkaniu towarzyskim zaproponował, żebyśmy przyszli, zobaczyli. No przyszłam, zobaczyłam. Niestety nie udało się siedzieć na widowni. Pani choreograf Ines zmusiła mnie do wyjścia, dokładnie, do ćwiczeń. No i tak już się zaczęło. A przyszliśmy razem, można powiedzieć, w jednym terminie. Dokładnie. A u mnie było trochę inaczej. 22 lata temu koleżanka mnie ściągnęła do zespołu, żebym posłuchała. Zachęciła mnie, posłuchała. I jak posłuchałam tych kanonów przepięknych, tych tańców cudownych, po prostu zostałam już na zawsze, mam nadzieję. Bo taniec jest przepiękny, taniec jest inspirujący. I w ogóle kocham folklor, nie tylko taniec, ale polski folklor również. Powiedzieć, ja należę do zespołu od półtora roku dopiero, jestem tak najmłodsza. Zawsze mi się ten zespół podobał. Chciałam do niego należeć, ale tak nie wiedziałam jak to zrobić, prawda? Bo myślałam, że jakieś castingi, że jakieś przypytywanki, różne takie rzeczy, ale po prostu też przyszłam,
zobaczyłam, koleżanki przyjęły mi, poprosiły, żebym, jak mi się podoba. No i tak zostałam na razie. Mhm. Na razie jakoś. Czy to, co te pani koleżanki mówią, to wszystko tak, tak prawda jest? Tak. Raczej tak, tak, prawie wszystko. Tak, raczej czy na pewno? To, co pamiętam. Ja należę 10 lat, ale ja zaczęłam od zespołu, znaczy od śpiewaczy, który był chyba w Osieku, prawda, Marysiu? W Osieku było coś takiego jak koniuczynki. No i tam chodziłam, jeździłam, bo ja to ławę, jeździłam, tak, jeździliśmy razem śpiewać. Ale później połączyli ten zespół śpiewaczy z zespołem tańczącym. No i tak dzięki tym właśnie złączeniom ja tu śpiewam i tańczę. Wciągnęłam brata, wciągnęłam kolegę, jednego, drugiego mamy troszkę panów. Ale z tego co bardzo jestem zadowolona i cieszę się, że jestem. Cieszy mnie to, tak jak wszystkie. Cudowna sprawa znaleźć się w tym zespole razem, jako jedna rodzina. A pani tu chyba takim najmłodszym rodzynkiem w tym zespole, nie? Ale nie starzem. Nie starzem, bo do zespołu zapisałam się 3 lata temu. Mhm. A miłość do tej muzyki to zakorzenił u mnie tato. Tato, który 40 lat temu, jak się ten zespół Porębiok tworzył, był jego członkiem, należał do tego zespołu, tańczył i śpiewał. I ta muzyka biesiadna towarzyszyła mi od dziecka malutkiego. I tak naprawdę wzrastałam w tym. Te wszystkie piosenki, które u nas się śpiewało w domu, które widziałam na koncertach, jak tata śpiewał. Uczyłam się tego wszystkiego, nauczyłam się i potem już mi było łatwiej, tylko trzeba było nauczyć się choreografii, kroków i sprawia to radość. Przyszła do zespołu i od razu wszystkie piosenki umiała. Tak. A jeszcze z mężem. O tym mówiłaś. Gdzie ten mąż? No tak, mojego męża wciągnęłam też do tego zespołu. Nie, wcale nie oponował, tylko rok. Rok i już. Chwilą idę na emeryturę przeszłem. Był czas. Chęci były zawsze, chociaż czasu brakowało. Teraz jest czas. Jest to dla mnie bardzo odskocznia od wszystkich trudów i takich codziennego życia i bardzo fajno się to czuję, fajnie, bardzo dobrze się to bawię. Lubię tańczyć, lubię śpiewać. Wszystko. Czyli nie nudzi się pan na emeryturze? Nie nudzę się. A przy okazji można gdzieś pojechać, poznać nowych ludzi? Też. Pan też tak z emerytury trafił tutaj czy wcześniej? Nie. Pierwsze spotkanie z zespołem dzięki żonie Marii, to było 31 lat temu, w Parku Południowym, gdy w końcu wesele kurpiowskie przedstawiali, byłem tak zafascynowany spektaklem, że postanowiłem tak samo do zespołu wystąpić. Dwa, trzy razy z zespołem jeździłem sobie. Później tak dosłownie z marszu wszedłem na scenę i w półcywilnych ciuchach tańczyłem, śpiewałem. Chowałem się trochę za kolegami, ale jakoś to powoli wychodziło. A ten repertuar taki ludowy, taki inny niż codzienny, powiedzmy, nie przeszkadzał panu? Absolutnie. Szybko się pan w tym znalazł? Tak. Na podziw szybko. Niewiarygodne, że tak mi się to udało. Zdjęcia i montaż
wiodący. Na akordeonie, tak. No ja w zespole byłem w sumie gdzieś 15 lat już zespole. Trochę czasu upłynęło. Za ten okres 15 lat to się zmieniło. Dużo ludzi, prawda, przez zespół się przywinęło, również z muzykami. Mhm. Ci muzycy, którzy ja przyszedłem do zespołu, to z tych kapelanów najstarszych tylko ja zostałem. To jest jednak regularne spotykanie się, bo wie pan, zespół i to regularnie się spotyka. Bo później te wyjazdy na koncerty, no każdy czeka, po to się chodzi na te próby, żeby pojechać gdzieś też między ludźmi, spotkać się z nimi zespołami, jakieś tam nawiązać kontakty i to później zostaje, prawda. Takie wyjazdy łączą też, nie, bo jest zawsze no fajny. Ja gram na skrzypcach. O, wyjątkowy instrument, mój ulubiony zresztą. Tak, wyjątkowo gra chłopak, to jest prawda. Ja tu dzisiaj gościnnie jestem, bo normalnie ktoś inny współpracuje. Kiedyś współpracowałem ze zespołem, ile? Rok czasu chyba mi nie było. Zadzwonili. A że ich bardzo lubię, bo są przemili, przesympatyczni i tacy bardzo otwarci, to długo się nie zastanawiałem, żeby znowu z nimi wystąpić. No widzi pan, czyli ciągnie coś do tego porębiocza, nie? Bardzo młody kierownik. Od jak dawno pan szefuje? A to się panu udało. No, że... Wybrany przez grupę akurat. No ale to dobrze, że młodzi, młodzi rządzą. Jakiś kontakt trzeba mieć z gminą, tak, żeby cokolwiek można było zorganizować, jakiś transport, występy. Współpracujemy razem z naszą gminą. Także. Ale chyba nie macie problemów z gminą. Żadnych problemów nie ma. W miarę się bardzo dobrze dogadujemy, także wszystko, występy, wszystko mamy załatwione dobrze, także jest okej. A repertuar, kto wam pomaga dobierać do tego? Pani choreograf nasza, jest pani Ines, marszałek, ona dobiera nam repertuar i te wszystkie tańce, uczy nas śpiewu, tańca. Kierownikiem jest pan młodym, a stażem jak... W zespole tak jak żona, 4-letni. Czyli zdążył się pan zaaklimatyzować? Nie, no tutaj tak, akurat ci ludzie akurat nie dają się nie zaaklimatyzować. Akurat jest tak wspólnie w zespół, że akurat z nimi może się bardzo szybko zaaklimatyzować. Zapraszam od razu innych tak samo. Otwarci jesteśmy dla wszystkich, kto by kogokolwiek... Proszę pana... Tylko trzeba, wyjątek jest, trzeba umieć tańczyć i śpiewać. To taki wyjątkowo po wypowiedziach to... Trochę muzykalne, dokładnie. Czyli tacy szczęśliwi w tym zespole jesteście wszyscy? No wszyscy jesteśmy. Jak słychać, jak widać, raczej nie ma smutek. A jeżeli ktoś będzie, to rozweselimy. Jesteśmy w stanie się rozweselić. Siadłem na magii, o, i czytam, gram na zamę, wybrać.
Helena Biłek-Sowińska. Teresa Chlebczak. Maria Miller. Wiesia Szuba. Marzena Pełka. Henryk Szuba. Jan Korzak. Czesław Miller. Sławek Falkowski. Tomek Kolbuszewski. Kazimiera Pajda. Edward Misiewicz. Zbigniew Kła. Arkadiusz Mochnacki. Pajda Sebastian. Iryna Baran. Krystyna Lech. Edyta Mochnacka. Danuta Wieka. Bożena Droszcz.